Najbardziej dołujące jest to, że myślimy, że inni o nas myślą źle, że nas oceniają negatywnie. No jak ktoś mówi coś miłego na nasz temat, no to jest nam miło, ale często nie wierzymy też w to, że to, co mówią, jest prawdziwe. Jak jesteśmy wychowani w świecie krytyki, to nawet dobre komunikaty od innych osób mogą nie działać. Niektórzy ludzie nas nie lubią i że to nie szkodzi, że w ogóle jak to jest takie dziwne słowo, że ktoś nie lubi, czyli nie lubi. I to nie znaczy, że to jest przeciwieństwo nielubienia, czyli bardzo nienawidzi albo nie lubi, albo ma jakieś antypatie wielkie, tylko po prostu nie lubi. To tak jak ze słowem grzeczna i niegrzeczna. Myślę, że fajnie jak niektóre osoby są niegrzeczne, ale nie w sensie takim, że są niegrzeczne, że złe i niedobre, tylko nie są grzeczne. I tak samo ze słowem, że nie lubi ktoś, to znaczy, że po prostu nie lubi. I tyle. Rozumiesz? Łapiesz? Ja sobie myślę o innych ludziach, że tego lubię, kogoś nie lubię i że w ogóle to jest okej, że mam prawo czegoś nie lubić, kogoś nie lubić, tego, co ktoś mówi albo co ktoś tworzy. Ale jak ktoś wobec mnie ma takie myśli, że na przykład nie lubi, no to wtedy już jakoś boli. A w ogóle to miałam fajną rozmowę z moim najmłodszym synem, bo w ramach inspiracji do filmu pomyślałam, że go zapytam, co on o tym myśli, że w ogóle o tym temacie, że to jest takie ważne dla nas, że inni jakoś o nas myślą. On mówi, no tak, tak, to jest ważne. I mówię do niego, a co, jeśli ktoś nas nie lubi? A on mówi, no to szkoda. Nic nie zrobisz. I robisz dalej lekcje. Tak powiedział. I ja myślę, o kurczę, jakie odkrycie w ogóle. No to szkoda, o, rozkładasz ręce, ktoś mnie nie lubi. Nic nie zrobisz. I robisz dalej lekcje, powiedział. I myślę sobie, jejku, jakie niesamowite. Czyli robisz po prostu swoje zadanie dalej. Ktoś cię nie lubi, a ty robisz swoje, mimo wszystko. To było takie mocne, takie odkrycie niesamowite. Jest przede mną jakieś wystąpienie publiczne i myślę o tym, że mam zrobić jakiś wykład. I idę do ludzi i są tam jacyś ludzie, którzy się chcą dowiedzieć na jakiś temat coś. I ja idę na wykład i mam stres, że po prostu, ojej, oni będą o mnie myśleć, pomyślą, że jestem głupia, nie, albo się nie przygotowałam, albo że nie wiem, co mówię, albo się tak zestresuję, że przestanę mówić sensownie i po prostu ten stres może mnie zżerać. Ale jest taki myk, który bardzo mi pomaga. Jak pomyślę sobie, co jest sensem tego spotkania, czyli po co ja tam idę i skupię się na tym, co mam zrobić, czyli skupiam się na sensie i skupiam się na temacie i zaczynam myśleć o tym, że ja mam jak najlepiej przekazać jakieś wiadomości tym osobom, z którymi będę prowadziła ten wykład. Czyli mówię, jak staram się po prostu skupić na tym, żeby się jak najlepiej przygotować na ten wykład, skupić się, żeby jak najlepiej powiedzieć i mówić do tych ludzi tak, żeby oni to zrozumieli. I jak się na tym koncentruję, to się okazuje, że ja jestem mniej ważna. I że to nie jest tak, że wykład to jest po prostu miejsce, gdzie ja jestem na forum i jestem gwiazdą i po prostu mam świecić i błyszczeć, tylko ja jestem tam po coś. Egocentryzm jest wtedy, kiedy stawiamy siebie i swoje ego w centrum. Centrum Wszechświata. I co? I to chyba niezbyt dobry pomysł jest. Na terapii grupowej krytyka czy jakieś trudne rzeczy dotyczące tego, co inni myślą, są dla nas trudne, ale mogą być bardzo rozwojowe, bo pomagają w tym, żeby zobaczyć prawdę, czyli dochodzić do prawdziwości. No i tutaj dochodzimy do tematu takiego fajnego jak prawdziwość, no to inaczej spójność wewnętrzna,
tak? Czy że po prostu ktoś nie gra i jest sobą. I jest sobą wtedy, kiedy jest w domu i nikt go nie widzi. I jest sobą wtedy, kiedy jest z innymi ludźmi. Jest taki spójny i taki jakoś widać to. To nie wiem, jakoś tak można rozpoznać czasem, prawda? Że ktoś jest prawdziwy i jest taki w każdej sytuacji prawdziwy. Tak go czuć, tego człowieka. Taki jest, taki ma taką prawdziwość w sobie. A chciałam powiedzieć jeszcze o nauczycielce mojego syna najmłodszego. To jest taka kobieta, która kocha dzieci. I po prostu to się wie i to się czuje i w ogóle nie ma wątpliwości. Bo to nie jest pani, która udaje, że kocha dzieci, albo bardzo się stara kochać dzieci, albo w ogóle stara się jakoś jakiś szacunek zdobywać. Czy u rodziców, czy u dzieci, tylko po prostu to ma w środku. Po prostu kocha dzieci i szanuje te dzieci. I dzięki temu, że szanuje dzieci, one szanują ją. Ma po prostu taki z nimi kontakt, że szok. Ale jest taka prawdziwa w tym. To jest po prostu, płynie z jej serca. To się nie da w ogóle tego nie widzieć, nie czuć. To jest coś niesamowitego. No i właśnie to, a propos prawdziwości, że są tacy ludzie, którzy coś mają w środku i to wiesz, nie muszą nawet jakoś nad tym pracować, tylko po prostu to mają. Jest taka spójność i właśnie jak jeszcze ktoś znajduje się w odpowiednim miejscu, bo na pewno ta pani lubi to, co robi. Czyli nie dość, że kocha dzieci, uczy w szkole i lubi to robić. Po prostu ona jest na odpowiednim miejscu. Czasem jest tak, że to, co mamy w środku, chcemy przykryć jakąś maską, i tym, że jesteśmy tacy fajni i chcemy być fajniejsi niż naprawdę jesteśmy. I staramy się budować wizerunek po to, żeby ktoś inny nas spostrzegł, ale nie budujemy siebie w środku. I ten wizerunek jest mało ważny, mało istotny, bo po prostu, znaczy jest taki delikatny, że po prostu znika łatwo. Bo właśnie wystarczy opinia innych ludzi i nam się wizerunek burzy. A jeśli mamy coś głęboko w sobie zbudowane, to opinia innych, no może to zachwiać, może tam au, zaboleć, ale nie zniszczy tego, co jest w środku. No to ja chcę coś powiedzieć, ja powiem. Są ludzie, którzy zamiast być sobą i iść swoją własną ścieżką, imitują życie innych ludzi. Czyli upodabniają się do kogoś, starają się być kimś innym, no mają idoli, wiadomo, tam kogoś tam lubią i starają się robić tak jak inni, nie tak, że jak inni by chcieli, tylko jak inni robią. Jak się ktoś upodabnia do kogoś innego, to traci, to jest igranie ze swoją prawdziwością. Jeśli się upodabniamy do kogoś innego, a tracimy swoją własną prawdziwość, to jest igranie i można stracić coś ważnego. Bo popatrz, igranie z prawdziwością jest wtedy, kiedy igramy z własną indywidualnością. Przecież każdy człowiek jest inny. Nie ma sensu, żeby ktoś się upodabniał do kogoś innego. Igram w ten sposób z tym, żeby brać od kogoś jakiś talent, który nie jest mój, i igram w ten sposób też, że nie wydobywam swojego własnego talentu. A przecież każdy w nas coś tam w środku ma. Do zrobienia na tym świecie. Przez wiele lat ktoś zakopywał cały czas te swoją prawdziwość, swoje talenty i siebie, i swoją indywidualność. To im dłużej to robił, no to może być bardzo trudne, żeby to wydobyć, bo to jak latami się to robi, to się zakopuje, to potem bardzo dużo czasu potrzeba, żeby wykopać z powrotem siebie gdzieś. Tak trzeba taką robotę wykonać, kopać, 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 aż się dokopiesz do swojej prawdziwości. A naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy mają niedoskonałości. I poszukiwanie prawdziwości na pewno jest w takim kierunku, że szukamy też, czy wydobywamy na światło dzienne też niedoskonałości. Czyli mówimy tak, nie jestem robotem, jestem człowiekiem, mam złe dni czasem, mam doła, mam kryzys, źle się czuję, jest mi dzisiaj smutno, chce mi się płakać. To jest prawdziwość. I nie można igrać z prawdziwością, czyli chodzić po świecie, uśmiechać się i mówić fajnie, wszystko jest miło i w ogóle moje życie okej, po amerykańsku wszystko cudownie jest. Pracuję teraz z taką młodą studentką, która opowiadała o tym, jak
bardzo mocno przeżywała kryzys. Zresztą przyszła do mnie w takim kryzysie bardzo dużym, swoim osobistym, życiowym. I opowiadała o tym, jak pewnego dnia złapały ją takie bardzo silne emocje. Była wtedy na dworze, padał deszcz i ona zaczęła płakać. I ten płacz był tak silny, że nie mogła przestać. I chodziła po dworze, padał deszcz, ona płakała, deszcz ją moczył. Chodziła tak po mieście, myślę, że więcej niż godzinę, może kilka godzin. I nie przejmowała się tym, że jacyś ludzie mogą ją zobaczyć. Po prostu chodziła i płakała razem z deszczem. Wielkie wyzwanie takie, żeby pokazać swoją taką prawdziwość w trudnych chwilach. A ona akurat pokazywała tak jakby całemu światu, chodziła po świecie i płakała. Pracuję teraz też z inną studentką, 5. roku, która ostatnio opowiedziała mi o tym, że lubi płakać idąc po mieście. Oczywiście nie wiem. To jest bardzo trudne płakać w ogóle w miejscu publicznym, ale ona sobie znalazła takie upodobanie, że jej to jakoś tak bardzo służy. Chodzi po mieście i płacze. Po prostu sobie odpuszcza wszystko. Nie przejmuje się, i to nie w deszczu, po prostu. Jak jej się chce płakać, to płacze. Ja sama też miałam niedawno takie doświadczenie, że szłam i płakałam nawet na głos. Szłam i nie mogłam się powstrzymać i sobie myślę, kurczę, wyglądam pewnie fatalnie, zaraz ktoś mnie zaczepi. Ale było to wyzwalające, bo taki płacz w miejscu publicznym był taki obnażający moją niedoskonałość, mnie i taki był prawdziwy.